Dzień dobry. Czy ja mogę się na chwilę dosunąć? Smacznego. Nazywam się Zbigniew Wanaszewski. Jestem z organizacji Obrony Praw Ojca. I chciałem was, dziewczyny, zapytać, czy wiecie coś na temat dyskryminacji ojców w sądach rodzinnych? Nie. Nie? A co powiecie, czy słyszałyście o demonstracji w Dniu Ojca, które się tutaj odbędzie? Dyskryminowanych ojców? Nic, ja w ogóle stąd nie jestem, więc... Ale to nieważne, bo to jest problem społeczny całego kraju. Nie słyszałam. A słyszałyście o czymś takim, że ojcowie nie mają kontaktów ze swoimi dziećmi? No to na pewno, to jest. Matki mają większe prawa, to na pewno. A dlaczego? Tak się przyjęło pewnie. Właśnie, to jest taki stereotyp, który jest od dziadków, prawda? Nikt nie zwraca uwagi teraz, że ojcowie podchodzą do życia rodzinnego troszkę inaczej, nie? Zależy też od mężczyzny. Różnie byśmy się do tego podchodzili, tak? Niektórzy właśnie też się próbują odstawić jak najbardziej od rodziny, a niektórzy właśnie chcą mieć jak najbliższy kontakt z dzieckiem. Nie mówimy o ojcach, którzy twierdzą, że zapłacą alimenty i uciekną i mają święty spokój. Nie mówimy o ojcach degeneratach, alkoholikach, ćpunach i coś takiego. Tylko ojciec, który chce uczestniczyć w wychowywaniu swojego dziecka. I matka zabiera dziecko, wyprowadza się z niewiadomych przyczyn. Najczęściej jest to tak, że jest to, powiedzmy, może inny mężczyzna. I ogranicza kontakty ojcu, powiedzmy, do 20 godzin w miesiącu. Czy jest to normalne? Nie do końca, bo dziecko musi mieć kontakt z ojcem i z matką, porówno, tak? Żeby się dobrze wychowywało, tak? A co sądzicie o opiece naprzemiennej? Raz mama, raz ojciec? Tak. No, ale też musi dziecko wiedzieć, że rodzice się kochają, żeby później dobrze dojrzewało, bo to jak jest takie rozdzielone, no to też inaczej się na to patrzy później. A to znaczy, że jak dziecko jest 30 dni w miesiącu z mamą, a ten jeden dzień... To nie, to jest złe, to jest złe. A co myślicie o takich porównywalnych okresach wychowywania dziecka? To znaczy... Żeby było porówno. Tak, że 2 tygodnie z mamą, 2 tygodnie z tatą. To jest na pewno lepsze. Jest lepsze? To rozwiązanie. A... No i ojciec i matka mają szansę brać udział w życiu tego tak dziecka. Tak jest, w wychowywaniu, mają tak. Pełen wpływ na wychowywanie dziecka. A... I ani jedno z rodziców nie zarzuci drugiemu, że to za mało miało poświęcić cały czas temu dziecku, że to nie jest jego dziecko, bo to się matka się będzie opiekowała, tak? No, akurat tak się przydarzyło, że 11 czerwca Senat zatwierdził zmiany w paragrafie 58-107 kodeksu rodzinnego, że ma to być w porównywalnych... A co sądzicie na temat, gdyby dziecko, żeby nie rozdzielać dziecka, to znaczy, że mieszkamy w innych miastach i dziecko jedzie na 2 tygodnie do mamy, 2 tygodnie do taty, żeby dziecko miało przydzielone jako wspólne mieszkanie rodziców i to rodzice zmieniali się w tym mieszkaniu, powiedzmy, co 2 tygodnie. I dziecko ma jedną szkołę czy jedno przedszkole, tych samych znajomych non-stop, a opiekę pełnią rodzice na przemian. Ale wtedy jest też trudniej dla rodziców, tak? Bo wtedy 3 mieszkania trzeba mieć łącznie. No i tak. Dla ojca, i dla matki, ale, i dla dziecka. Ale mamy tutaj chyba dla dobra dziecka, co jest najważniejsze, no tak, ale chyba to najlepsze. Nie wszystkich stać na to. No, jeżeli. Na wynajęcie 3 mieszkań. Jeżeli rodzice dochodzą do takich potwierdzeń, że rozstają się, prawda? No to muszą się liczyć z jakimiś kosztami, no to na nie? Pewno. Także co pani o tym powie? Bo dla mnie się wydaje, że to jest najlepsze rozwiązanie. Dziecko mieszka ciągle nie w tym... zmienia miejsca zamieszkania. I nie zmienia środowiska, nie zmienia znajomych, nie zmienia przedszkola, nie zmienia szkoły. Ciągle jest w tym samym mieszkaniu. 2 tygodnie tata, 2 tygodnie mama. Pełna opieka nad dziećmi, tak? No tak. Też dobre rozwiązanie. Dobre rozwiązanie? Też dobre. Tylko wszystko pieniądze. Wszystko pieniądze, no ale rodzice muszą się z tym liczyć, że no jeżeli dochodzi do rozwodów... No to muszą to jakoś podzielić też. Muszą się liczyć z kosztami, prawda? A jeżeli zależy im na obydwojgu rodziców, zależy na dobru dziecka... To jest najlepsze rozwiązanie. Najlepsze rozwiązanie. Bo właśnie najczęściej bywa tak, że
sądy przydzielają kontakty z dzieckiem ojcom najczęściej, bo w 96% tą opiekę nad dzieckiem dostaje matka. I ojciec ma przydzielone, powiedzmy, tam co drugi weekend, po 3-4 godziny, że w sumie to wychodzi 24 godziny, powiedzmy, doba w miesiącu, nie? No i ja mam taki przypadek na przykład, że żona, mimo to, że dziecko się dobrze ze mną bawi, to patrzy 18, sąd nakazał do 18 i zabiera płaczące dziecko z placu zabaw, bo sąd tak nakazał. To jest relacje pomiędzy matką a ojcem, no, bo jeśli mają dobre relacje, to nie patrzą na to, no, że zgadza się. Sąd kazał o 18 zabrać dziecko, tylko pozwoli ta matka zabrać temu ojcu. Ale nie wiem, czy relacje między rodzicami mają na to duży wpływ, czy trzeba patrzeć na dobro dziecka. No też. Tak, że jeżeli dziecko bawi się dobrze z ojcem, to co się mamie stanie, jak będzie pół godziny dłużej, prawda? To co sądzicie o takich kobietach, które minął czas, spadamy. Dziecko patrzy. Szczera dziecka. To bardziej one pod siebie to próbują dostosować niż pod dziecko. A jak byście nazwały takie matki? Jak byś nazwała taką matkę? Nie. Bo my... Samolubne trochę są. Myśmy je nazwali właścicielkami. Właścicielkami? Bo one traktują dziecko jako swoją własność, jaką rzecz. Coś w tym jest. Że nie jest 50 na 50, że dziecko jest obojga, tylko ona jest właścicielką dziecka, mija czas i ona to dziecko zabiera. Nie jako dziecko, jako rzecz, która się jej należy i tyle, bo sąd tak nakazał. Nie wiem, co mam powiedzieć. Jesteście młodymi dziewczynami. Mam nadzieję, że w waszym życiu nie potoczą nie się takich sytuacji. Zresztą żaden z nas ojców też nie przypuszczał, że takie sytuacje będą. Niestety jesteśmy w tej chwili tak oceniani i w ten sposób dyskryminowani w sądzie. Jeżeli będą panie tutaj w Dzień Ojca, to zapraszamy na taką manifestację, która rozpocznie się tutaj od godziny 12. Przemarszem pod Sąd Okręgowy do ulicy Francuskiej. Zapraszamy wszystkich, którzy twierdzą, że to prawo jest złe. Bo jak zrozumiałem, to obydwie tak rozumiecie, że to prawo jest złe. Powinno być porówno, tak. Dziękuję. Miłego dnia życzę. Nawzajem. Do widzenia. Do widzenia.